Prawie zawsze na początku tych przeglądów mówię coś, co skutecznie psuje Wam humor na cały miesiąc. A to, że za ciepło, a to, że za zimno, a to, że szkoła wraca, a to, że Wasze cudowne noworoczne postanowienia i tak nie wyjdą, ale nie tym razem. Chociaż prawdopodobnie to poprzednie zdanie wystarczyło, więc przepraszam. W każdym razie luty to jest miesiąc, który jednoznacznie kojarzy się z miłością, ponieważ to właśnie w lutym, jak wszyscy wiecie, obchodzimy premierę gogli wirtualnej rzeczywistości, z którymi realne życie staje się zbędne, wejście kolejnego serwisu z filmami do Polski oraz debiuty mnóstwa nowych smartfonów. A co z walentynkami? No, jak nakupujecie tych wszystkich śmieci, które Wam tutaj polecę, to Waszym największym walentynkowym marzeniem będzie prawdopodobnie to, żeby Was żona czy mąż znowu do domu wpuścili. Gry. Za nami debiut Dziedzictwa Hogwartu na konsolach obecnej generacji i PC-tach. Tytuł zbiera świetne oceny i tak, ja doskonale wiem, że skala ocen redakcji, które recenzują gry, zaczyna się od 7 na 10 i to zwykle oznacza totalny krap, ale średnia 86 na Metacritic i tak robi wrażenie. Szczególnie, że dla mnie, czyli osoby, która kocha to uniwersum i do dzisiaj, za każdym razem jak idzie na pocztę po awizo zostawiony, gdy było w domu, to po cichu ma nadzieję, że to list z Hogwartu. Dla mnie taka produkcja to jest spełnienie największych marzeń dzieciństwa, więc ja spokojnie mogę sobie dodać plus 2 do tej oceny końcowej, więc 106 na Metacritic, najlepsza gra w historii. Grałem już kilka godzin, jestem zachwycony, polecam Wam serdecznie. Ale jeśli jakimś cudem nie lubicie uniwersum Harry'ego Pottera, to tytuł sam w sobie jest po prostu dobry, niewybitny, więc spokojnie, aż tak dużo Was nie omija. Oprócz całego szału na Pottera, ale to jak straciliście ostatnie 25 lat, to już nie ma dla Was ratunku. Natomiast jeżeli nie macie PlayStation, to jakiś tam ratunek jeszcze dla Was jest, bo Sony coraz częściej i chętniej wypuszcza swoje hity w wersjach na komputery. Kolejny z nich to Returnal. Świetna gra, ale nie do końca wiem, jak mam ją Wam opisać, bo jeżeli nie interesujecie się jakoś mocno branżą gier, to zdanie czarujesz w Hogwarcie, wystarczy, żeby Wam się magicznie same portfele otworzyły, ale Returnal to jest rogalikowy bullet hell z elementami Metroidvanii. Na zdrowie. Dość trudny tytuł, trzecioosobowa gra akcji z eksploracją nieznanej planety i pętlą czasową na pierwszym planie. Na PS5 cieszy się sporą estymą, więc PC-ciarze, zainteresujcie się. Ale to i tak były tylko przystawki, bo 22 lutego wjeżdża bardzo ekskluzywne danie główne. Chociaż w sumie też przystawka, bo chodzi o PlayStation VR 2, czyli hełm wirtualnej rzeczywistości do PlayStation 5. Kosztuje 3000 zł, więc wiem, tak, mnóstwo kasy, ale z drugiej strony to wcale nie więcej od konkurencyjnych urządzeń podobnej klasy. Ja już z godzinkę testowałem i jestem absolutnie zachwycony. 5 klas wyżej od poprzedniego PlayStation VR, może nawet 6. Zero nudności, szczegółowy obraz, piękna grafika i jak tylko dostanę swój egzemplarz, przyklejam go kropelką do głowy, żebym mógł grać bez przerwy i żeby nikt mi nie przeszkodzał. Da się podglądać realny świat z jego kamerki, więc spokojnie, jakby coś, to do łazienki trafię. Chociaż jest na kablu, więc będę musiał z konsolą. Najgłośniejszy tytuł na start to Horizon Call of the Mountain, czyli fascynujący, postapokaliptyczny świat opanowany przez naturę. Oraz dużo wspinaczki, eksploracji, strzelania z łuku i jedzenia wirtualnych jabłek. Tak serio sobie bierzecie i pijecie. Do tego Gran Turismo 7 i Resident Evil Village będą w pełni grywalne w VR, więc jeżeli ktoś z Was mnie ostatnio widział w sklepie, jak kupowałem pieluchy, to nie, nie mam dziecka, nie wysyłajcie gratulacji, po prostu przygotowuję się do jazdy z prędkością 300 km na godzinę i do spotkań z potworami. Pomniejsze giereczkowe premiery to urocza platformówka z Kirbym na Switchu, oldschoolowy RPG Octopath Traveler 2 i cyfrowa adaptacja popularnej platformówki Osadnicy z Katanu, w którą często grałem ze szwagrem, do momentu aż zauważyłem, że zawsze przegrywam. Komputer na easy już nie będzie taki cwany. Smartfony i gadżety. Samsung Galaxy S23 są już dostępne w sklepach i moja recenzja na Instagramie Mobile Vikings pojawi się niedługo, więc serdecznie zapraszam. A na moim kanale również niedługo i na pewno OnePlus 11. Kiedyś wszyscy uwielbiali flagowce tej firmy. W ostatnich, powiedzmy, że 2 latach miały zniżkę formy, ale ponoć 11 wraca na dobre tory, więc jeżeli szukacie smartfona za około 4000 zł, to gratuluję bogactwa, ale też myślę, że powinniście się zainteresować, bo zapowiada się bardzo dobrze. Ale z drugiej strony może nie warto być takim raptusem, o czym ja się kiedyś przekonałem, jak na zawsze straciłem czucie w końcówce języka, jedząc zbyt gorące ziemniaki. A w Waszym przypadku nie warto, bo na przełomie lutego i marca w Barcelonie są targi Mobile World Congress. Co dla Was zapewne brzmi równie ekscytująco jak właśnie, nie wiem, regionalne dni ziemniaka, ale puenta jest taka, że
będę tam, zrobię relacje i targi MWC to jest zawsze miejsce europejskich premier wielu różnych telefonów, więc jeszcze w lutym spodziewajcie się nowości od Xiaomi, Oppo i paru jeszcze tam innych znanych firm. A poza tym oczywiście te wszystkie smart pierdółki wokół, czyli zegarki, głośniki, słuchawki, więc na walentynkowe prezenty będzie już chyba za późno, ale Płeć Piękna na Dzień Kobiet będzie miała o co prosić. Albo sama sobie może kupić, ja na przykład często sobie robię sam prezenty z okazji drugiej środy miesiąca. Filmy i seriale. Netflix idzie w walentynki mocno, więc na platformie pojawi się m.in. komedia romantyczna U Ciebie czy U Mnie. Przyjaciele, których wszystko różni. Na tydzień zamieniają się domami i mają okazję przyjrzeć się nawzajem swojemu życiu i otworzyć się na miłość. Przyciągające się przeciwieństwa i Ashton Kutcher oraz Reese Witherspoon w komedii romantycznej? Tego jeszcze nie grali w tym tygodniu. Ciekawie zapowiada się serial Dziewczyna i kosmonauta o dwóch pilotach F-16, którzy walczą o lot w kosmos oraz serce jednej dziewczyny. Co chyba jakby nie idzie w pakiecie, no ale umówmy się, że każdy wolałby pilota rakiety niż jakiegoś tam marnego samolociku. W fabule są jeszcze elementy science fiction i ogólnie tak, to brzmiałoby jak 723 losowy serial z generatora seriali, ale to jest polski serial, a u nas jedyne znane nowożytne science fiction to jest Kapitan Bomba. A do tego jeszcze nowy sezon Ty, czyli serialu o czarującym na pozór creepie, który jednak ma skłonność do popadania w obsesję i czasami mu się tak niechcący któraś z jego partnerek zabije. Obrzydliwe, ale wciągające. Na Disney Plusie Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu. No i w moim akurat nie, bo ja to filmy Marvela tak nie bardzo, ale wiem, że to jest spora premiera. HBO Max proponuje Matki Równoległe, czyli dramat o... Czekajcie, o czym to było? A, o dwóch kobietach, które zostają matkami równolegle. I jedna z nich to jest Penelope Cruz i póki co zbiera niezłe oceny. W sumie to tak niezbyt bogato na tym HBO, ale i tak muszę trzymać abonament, bo wciąż lecą nowe odcinki The Last of Us. A, i 14 lutego w Polsce debiutuje nowy serwis VOD. Kolejny, oni powinni się kurczę jakoś zjednoczyć pod jednym abonamentem i pod egidą CDA.pl. Na Sky Showtime obejrzycie m.in. fajny serial Yellowstone, nowego Top Guna albo Park Jurajski. No nie wiem, mnie tam póki co na pewno wystarczą Hogwart, te gogle VR i romantyczne pitu-pitu z Netflixa. Po więcej takich filmów zapraszam na Instagram Mobile Vikings, gdzie takie przeglądy to robię już ponad rok, a do tego regularnie piszę recenzje smartfonów, a do tego może jeszcze jakieś live będę robił. W każdym razie, no miło będzie jak wpadniecie, a tymczasem dzięki za oglądanie, a kupujcie w Komputroniku. Do zobaczenia.